Już pewnie wszyscy zdążyliście zauważyć, jak niebezpiecznym człowiekiem jest Szymon Hołownia. I widzimy już, że szybko wchodzi na ścieżkę do zostania polskim Zełenskim. I oznacza to dokładnie to samo, co dla Ukraińców, czyli hekatombę, zagładę całego pokolenia młodych Polaków, młodych mężczyzn. Nie oszukujmy się, do tego to wszystko zmierza. I zastanówcie się, gdyby Ukraińcy mieli szansę coś zmienić, cofnąć się troszeczkę w czasie i być może zmienić wybór prezydenta, to czy by zrobili to? Myślę, że tak. Myślę, że ich rodziny, żony, córki, dzieci chciałyby, żeby ci ludzie żyli. I my w Polsce mamy jeszcze ten czas. Widzimy, że Amerykanie nie uginają się. Bezlitośnie wykorzystują narody takie jak Polska czy Ukraina jako swoje mięso armatnie. Nie ukrywają tego zbytnio. Mają w obu miejscach jednej maści pacynki, które robią dokładnie to, czego chcą od nich służby amerykańskie. I ten, który jest w Polsce, ewidentnie chce powtórzyć historię z Ukrainą, jego mocodawcy. I co my możemy zrobić? Otóż dzisiaj partia Bezpieczna Polska, kojarzona przede wszystkim z panem Leszkiem Sykulskim, złożyła pismo o odwołanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Uważam, że jest to działanie, które trzeba jak najbardziej poprzeć, bo będziemy po prostu żałować. To jest idealny moment, żeby tego człowieka podciągnąć pod paragraf. To jest odpowiedni moment, by masowo oczekiwać i żądać, że ten człowiek dymisjonuje ze stanowiska. Nie chyba trzeba tego dużo tłumaczyć. Ten człowiek nawołuje publicznie do wojny napastniczej. Nawołuje do zamordowania prezydenta państwa, z którym nie jesteśmy w stanie wojny. To są rzeczy, które się po prostu nie mieszczą w dyplomacji, nie mieszczą się w polityce rozumianej w ogóle jako szkoła właśnie szukania konsensusu. To jest właśnie bardziej jakieś aktorstwo, gwiazdowanie, zapominając, że decydują tu się życia i losy milionów, dziesiątek milionów Polaków. Nie możemy tego oddawać w ręce gwiazdy z TVN-u. Trzeba działać teraz, zanim będzie za późno. Dodatkowo jest też wniosek do prokuratury w dwóch paragrafach, które również zostały prawdopodobnie przez Szymona Hołownię złamane. I uważam, że to jest czas, by tego człowieka odsunąć z tego stanowiska, gdzie bardzo niebezpiecznie może przybliżyć Polskę do powtórzenia losu Ukrainy. Nasza partia Bezpieczna Polska składa do prokuratury w sprawie wypowiedzi marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Szymona Hołowni z dnia 17 lutego 2024 roku, w którym naszym zdaniem doszło do znieważenia głowy obcego państwa prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Oddaję głos mecenasowi Pawłowi Budrewiczowi, przewodniczącemu okręgu Warszawa Bezpiecznej Polski. Tak, dzień dobry, witam. Nie tylko składam zawiadomienie, ale również występujemy do marszałka osobiście, żeby podeszły do dymisji. To nie jest kwestia tylko znieważenia, ale przede wszystkim tego, że słowa pana marszałka są jawnym, ewidentnym nawoływaniem do wojny. Zapowiadanie przywódcy obcego państwa, że zostanie wgnieciony w ziemię, czy że jego miejsce jest na cmentarzu, przywódcy państwa, z którymi nie toczymy wojny, no należy traktować jako nawoływanie do konfliktu zbrojnego, do wojny napastniczej. To jest raz, dwa, przypominam, to nie jest pan Hołownia prowadzący program telewizyjny, tylko to jest marszałek Sejmu RP. To jest osoba, która w razie, kiedy prezydent nie może sprawować funkcji na przykład śmierci, obejmuje władzę, obejmuje urząd prezydenta. To są słowa osoby, która jest ważnym politykiem w Polsce i takie słowa muszą być traktowane serio i nie można sobie pozwolić na to, że będziemy tolerować tego rodzaju nawoływania do jawnego, otwartego konfliktu zbrojnego z innym państwem. Jest to narażenie interesów Polski na szwank, jest to narażenie na poważne zagrożenie całego kraju Polaków. Przeczytam wam teraz treść zawiadomienia, pisma do marszałka Sejmu. Nawiązując do pańskiej wypowiedzi publicznej z 17 lutego 2024 roku w wykonaniu uchwały Zarząd Krajowego Partii Bezpieczna Polska, wzywamy pana do natychmiastowego ustąpienia ze stanowiska marszałka Sejmu RP. Słowa, które pan wypowiedział, że wgnieciemy my, Polacy, Putina w ziemię i że Putin znajdzie się na cmentarzu, są bezprecedensowym przykładem jawnego działania na szkodę Polski. Tego rodzaju zapowiedzi stanowią nie tylko nawoływanie do wojny,
ale są także zaprzeczeniem fundamentalnych zasad dyplomacji. To nie jest program telewizyjny ani kabaret. Mówiąc takie słowa, szafuje pan życiem milionów Polaków. Wypowiadając się w ten sposób, jak osoba pełniąca funkcję reprezentanta najwyższego ciała ustawodawczego w Polsce, daje pan całemu światu sygnał, jakoby Polacy parli do wojny z Rosją. Jest to karygodna dezynwoltura, która godzi w polską rację stanu. Każdy polityk, zwłaszcza w Polsce, która tak bardzo doświadczyła horroru wojny, ma obowiązek chronić naród przed konfliktem zbrojnym i podejmować wszelkie możliwe działania dyplomatyczne w celu zagwarantowania pokoju. I bez względu na sytuację międzynarodową oraz możliwość utrzymania pokojowego współistnienia, każde nawoływanie do wojny należy ocenić z całą surowością jako akt działania przeciwko krajowi i obywatelom. Tylko szaleniec albo zdrajca może w ten sposób dawać górę chorym i nienawistnym emocjom ponad dbałość o dobro narodu. Polska nie jest w stanie wojny z Rosją i ten stan rzeczy musimy utrzymać. Przykład Ukrainy, która pomimo militarnego przygotowania i wsparcia ze strony NATO ponosi druzgocącą klęskę w walce, powinien studzić wszelkie emocje i skłaniać do ochrony Polski przed udziałem w wojnie. Apelujemy do pańskiego honoru o natychmiastowe ustąpienie ze stanowiska marszałka Sejmu RP. Dajcie mi petycję, gdzie to mogę podpisać. Słuchajcie, i to nie koniec tego wyczynów, wybryków tego jegomościa. Otóż dzisiaj po raz kolejny nałożył karę, czy zgłosił, nakapował, jak to właśnie ostatnio ktoś fajnie porównał, matka kurka, że to jest właśnie taki typowy gostek, którego mama odprowadza do szkoły i który kapuje na wszystkie nauczycielce, że to jest mniej więcej tego typu osobowość, którą również Amerykanie przyprowadzili za rączkę do Sejmu, gdzie pod protekcją medialną i prowadzeniem pana Kobosko został postawiony na analogicznej roli jak Zełenski, tylko że w Polsce, szafuje rozmaitymi oskarżeniami i teraz właśnie dzisiaj oskarżył posła Grzegorza Brauna i słuchajcie o co? O to, że wysłał list do Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, w którym informuje jej prezesa Tedrosa Ghebreyesusa o tym, że w Polsce istnieje demokracja i narzucenie w formie zmian traktatowych ograniczenia wolności słowa, przymusowych terapii, ograniczenia przemieszczania się nie będzie akceptowane i musiałoby podlegać kontroli parlamentarnej. I wyobraźcie sobie, że na to Hołownia zareagował oskarżeniem Brauna do prezydium sejmowego. Przypomnę, że niedawno za zgaszenie świeczki została mu odebrana pensja poselska, uposażenie poselskie na 3 miesiące czy na pół roku. I słuchajcie, ten sam człowiek, który kara za wysłanie pisemka albo za zgaszenie świeczki, w tej chwili w świetle reflektorów na zjeździe partii przed wszystkimi mediami wzywa do zamordowania prezydenta państwa mocarstwa atomowego. I to już nie jest przestępstwo, to już nie jest uchybienie. Tutaj prokuratura, służby specjalne nic nie mają do powiedzenia. Tutaj wszyscy dyplomaci, ambasadorowie obecni byli, nikt nie wznosi tutaj żadnych pretensji. Nie ma naprawdę organów, które by dążyły do powstrzymania wojny, które by ograniczały nawoływanie bezmyślne do tego, byśmy wzięli w niej udział. Ludzie, ocknijmy się, w tej chwili to jest po naszej stronie społeczeństwa, by dać wyraz temu, że nie chcemy brać udziału w tej wojnie. I właśnie dlatego powinniśmy taką petycję, takie pismo i takie działania do ograniczenia tego niebezpiecznego człowieka, jak tylko szybko można, powinniśmy te działania wesprzeć. Więc proszę, podajcie to wideo dalej, podajcie też tą petycję, jeśli się pojawi, mam nadzieję, że się szybko pojawi, podajcie też to pismo z wnioskiem o dymisję marszałka Hołowni dalej. Niech po prostu ludzie wiedzą, jaka jest nasza wola. Podając to, dajemy innym do zrozumienia, że nie będziemy tolerować takich działań, że jeśli nie ma instytucji w Polsce, jeśli prokuratura, policja, służby nie działają, to my sami oczekujemy, by nawoływanie do wojny, wypowiadanie wojny prawie że obcemu państwu było przez nas kontrolowane, bo my tej wojny nie chcemy. Więc dziękuję tym, którzy to działanie przygotowali. Dziękuję wam, że pomożecie to nagłośnić. Dobrej nocy.